Gorące pytania w telewizji, w Polsce.pl. Rozmawiamy dzisiaj o tym, jakie prawa mają pracownicy, co mogą od nich wymagać przełożeni, właściciele dużych korporacji i w jakim zakresie wolność słowa może być przez nich ograniczona. W naszym studiu pojawiła się pani dyrektor Katarzyna Włodarczyk-Niemyjska, dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, i za chwilę będziemy rozmawiali ogólnie o tym, co można, a czego nie można w korporacjach, ale chcielibyśmy jeszcze z panem mecenasem Kwaśniewskim dokończyć kwestię sprawy IKEA i pana Tomasza. Zapowiedziałam, że pokażemy sądy i to, co myślą warszawiacy o tym wydarzeniu. IKEA zwalnia swojego pracownika za cytowanie Pisma Świętego. Na początku wysłali swoim pracownikom taki artykuł o promocji LGBT, a później, gdy jeden z pracowników zaprotestował, powołując się na Pismo Święte, został zwolniony. Jak pani to ocenia? No nie, uważam, że to nie jest zbyt dobra decyzja. Piętnowanie czegoś takiego. Źle, oczywiście, że źle. Pana. Trzeba być tolerancyjny. Nie można karać ludzi za coś, co jest w nich. Osoby lewicowe, które teoretycznie są takie bardziej otwarte i każdy może mieć swoją opinię, jednak takie nie są. No i to musi wejść na jakąś drogę sądową. To jest w porządku i mam nadzieję, że telewizja w Polsce i wszystkie media państwa karnowskich, cała fratria będzie się musiała wielokrotnie mierzyć z takimi sytuacjami, że kodeks pracy będzie chronił osoby nieheteronormatywne w Polsce. Jeżeli zwolennicy LGBT chcą i oczekują, żeby ich szanowano, ich poglądy, również uważam, że powinno się szanować poglądy katolików. Szczerze mówiąc, uważam, że żadnej propagandy w tę czy w jedną czy w drugą stronę nie powinno się uprawiać. I jeszcze jeden materiał filmowy za chwileczkę chciałam państwu pokazać, bo nasz reporter Maciej Zemła kontaktował się z przedstawicielami Związku Zawodowego w IKEA, bo taki działa Solidarność, i mamy wypowiedź szefa Solidarności na ten temat. Proszę o materiał. Nowoczesność i prostota. Tak do niedawna kojarzyła się Polakom marka IKEA. Na wizerunku korporacji pojawiła się jednak poważna rysa. Wszystko za sprawą nachalnej promocji ideologii LGBT. Chodzi o artykuł zatytułowany "Włączenie LGBT+ jest obowiązkiem każdego z nas", który IKEA rozesłała do wszystkich swoich pracowników. Niektórzy, jak pan Tomasz, postanowili przeciwko temu zaprotestować. Chciałem po prostu zająć się pracą, tym, do czego jestem w IKEA powołany, na co podpisałem umowę, tak? Na sprzedaż mebli, a nie jakieś propagandowe czy tutaj ideologiczne rzeczy. Mężczyzna sprzeciwił się promocji LGBT, powołując się na Stary Testament. W konsekwencji został przez IKEA zwolniony. Firma w przesłanym oświadczeniu broni swojej decyzji. Jeden z naszych pracowników opublikował komentarz pod artykułem, wyrażając swoją opinię w sposób mogący naruszyć dobra i godność osób LGBT+. Dodatkowo pracownik faktycznie wykorzystał cytaty ze Starego Testamentu mówiące o śmierci, krwi, w kontekście tego, jaki los powinien spotkać osoby homoseksualne. Wielu pracowników poruszonych tym wpisem kontaktowało się z naszym działem kadr. W sporze z globalną korporacją pan Tomasz nie jest osamotniony. W sprawę zaangażowała się prokuratura, Rzecznik Praw Obywatelskich, a także Instytut Ordo Iuris. Jak udało nam się ustalić, swoje wsparcie okaże również zakładowa Solidarność. Domagamy się od IKEA przywrócenia tego pana do pracy, zaprzestanie karania naganami czy jakimiś upomnieniami właśnie innych też pracowników. No i przede wszystkim, żeby się na przyszłość takie sytuacje nie zdarzały. Zwolniony pracownik IKEA złożył przeciw szwedzkiej korporacji pozew do sądu. Pan Tomasz walczy o przywrócenie do pracy i wypłatę odszkodowania. Dla wPolsce.pl Maciej Zemła. No tak, pani dyrektor, czy ogólnoświatowe korporacje działające w wielu państwach no mają jakiś obowiązek tak jakby szacunku dla kultury, w której prowadzą swoją działalność, poszanowania przekonań, wiary, jakichś nie angażowania się w ogóle w kwestie, które nie są czysto biznesowe? Wydaje mi się, że duże korporacje mają w swoich założeniach od początku pewne przesłania, którymi się kierują. I jeśli pracownik, czy jeśli osoba, która aplikuje do firmy, powinna zdawać sobie sprawę, że są takie, a nie inne poglądy na sprawy społeczne, na przykład, ale nie tylko społeczne, pracodawcy. I
Są oczywiście firmy, które starają się być niezależne, ale są firmy, które nie tylko, tutaj jest chyba opis kwestii firmy IKEA, która wspiera środowisko LGBT, ale są firmy na przykład, które wspierają innego rodzaju działania, tak, nie wiem, ekologiczne i czy jakieś inne, jakiekolwiek związane z działaniami społecznymi. I oczywiście takie rzeczy się zdarzają i też jakby, no tutaj... Właściciel firmy ma prawo, jakby jeśli reprezentuje jakiś pogląd, pokazywać go publicznie, czy mówić o nim publicznie. I jeśli to nie pasuje osobom, które jakby chcą u niego pracować, no to jakby też się musi z tym zgodzić. Natomiast jest to jakby na samym początku tej drogi. Tak? No tak, ale czy nie jest jakąś hipokryzją? Bo pani mówi oczywiście, że właściciel firmy ma prawo jakiś pogląd prezentować, ma prawo kierować się swoimi zasadami, swoim światopoglądem. Ale jak odczytać działalność takiego przedsiębiorstwa jak IKEA, które promuje w Polsce ideologię LGBT, natomiast w Arabii Saudyjskiej, gdzie ma 6 sklepów, w Emiratach Arabskich, gdzie ma 3, w Katarze i Bahrajnie po jednym sklepie, wysyła katalog identyczny jak ten, który drukuje się dla Europy, ale tam już się usuwa kobietę, ponieważ tamtejsze prawo mówi, że nie wolno pokazywać części ciała kobiety. Czyli szanują tamte zwyczaje. Tak, to jest dlaczego nie mogą uszanować przekonania pracownika, który cytuje Stary Testament? Tutaj ta sprawa jest dość rzeczywiście taka kontrowersyjna i wzbudzająca bardzo dużo emocji. Rzeczywiście to, ale kwestia opisana teraz przez panią odnośnie usuwania kobiet z igiełskiego katalogu właśnie w Arabii Saudyjskiej, no jest właśnie też takim dostosowywaniem się do potrzeb rynku, czyli no niestety tutaj w tym wypadku pewnie... Ale do potrzeb katolickiego rynku już nie można się, nie trzeba się dostosowywać, ale nie chcę panią wciągać w jakąś dyskusję ideologiczną. Natomiast chciałabym się zapytać również o kartę warszawską LGBT, ponieważ tam jest zawarta myśl o współpracy z pracodawcami przyjaznymi dla osób LGBT. I mówi się o tym, że szczególnie będzie urząd współpracował. Czy to nie jest dyskryminacja w stosunku do pracodawców, którzy są neutralni, jeżeli chodzi o środowisko LGBT? Bo tu użyto słowa przyjaznym, bo ja rozumiem, że gdyby użyto słowa niedyskryminującym osoby LGBT i tak dalej, to już było w porządku. To jest prawda? Absurdalne, to się na pewno nie przyjmie. Zresztą ten projekty tej całej karty LGBT warszawiaka, czy karty, ona została podpisana przez pana prezydenta. Ona jest tak lakoniczna i tak nieprzystająca do jakichkolwiek zasad kodeksu pracy, czy jakichkolwiek wytycznych, że trudno byłoby się osobom, które by chciały się jakoś wesprzeć to środowisko lub w jakiś sposób się od niego odciąć, czy nie popierać, czy być neutralnym, odnieść w jakikolwiek sposób. Więc wydaje mi się, że tutaj ta dyskusja jest na razie no, taka właściwie no, akademicka. Możemy rozmawiać o tym, ale nie ma żadnych konkretów i też nie wiadomo, jak implementować w ogóle te zapisy. Deklaracja LGBT plus prezydenta Trzaskowskiego zakłada nie tylko współpracę z tak zwaną tęczową siecią pracowniczą, a zatem z tymi przedsiębiorcami, którzy afirmują środowisko LGBT, ruch LGBT w ramach swoich struktur pracowniczych, ale również współpracę z tymi pracodawcami, którzy przewidują pewnego rodzaju przywileje w ramach zarządzania różnorodnością dla mniejszości popierającej postulaty ruchu LGBT. No i tutaj pada słuszne pytanie, w jaki sposób identyfikować te osoby. Czy to oznacza pewne wezwanie do pracodawców, żeby na przykład przetwarzali dane swoich pracowników co do ich preferencji seksualnych. To już RODO się pojawia. A jeżeli tak, to mamy oczywistą sprzeczność z rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych osobowych. To jest niezwykle daleko idąca ingerencja, która również oczywiście zmierza do pogwałcenia takich podstawowych swobód nie tylko pracodawców, ale również pracowników. Tydzień temu Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął sprawę łódzkiego drukarza, jasno wskazując, nie wolno pracodawcy, nie wolno przedsiębiorcy narzucić zawarcia umowy, której zawrzeć nie chce z uwagi na swoje przekonania. I podobnie w tej sytuacji. Miasto nie może narzucić przedsiębiorcom jednej konkretnej opcji ideologicznej, chociażby jako warunek wejściowy do wejścia w przetargi miejskie, co jest zapowiedziane w karcie LGBT+. Ta sprawa z drukarzem oczywiście jest bardzo przeinaczona, bo ja rozumiem to w ten sposób, że przecież nie klient przyszedł do drukarza, a drukarz nie zapytał go o to, jakiej jest orientacji, a klient przyniósł mu reklamę swojego warsztatu samochodowego, prawda? To wtedy by była dyskryminacja i rzeczywiście wtedy, ale... Tutaj mieliśmy do czynienia z fundacją
LGBT Business Forum, która po prostu chciała zamówić materiały promocyjne i jak wiemy, zamawiała je u szeregu drukarzy, ale skupiła się na tym jednym, który odmówił druku z uwagi na swoje przekonania. Rozumiem, że gdyby poszli do piekarza i poprosili, ktoś poszedł do piekarza i poprosił, żeby wypiekł chleb w kształcie swastyki, to pełne prawo miałby piekarz odmówić. Po pierwsze jest zabronione. I to raczej z tego powodu, niż z powodu przekonań, ale też przekonań, prawda? Tak, bo to nie budziłoby kontrowersji. Pani dyrektor, ja rozumiem, że wielkie korporacje mogą się swoistą, zresztą bardzo piękny przykład jest IKEA, która w Afryce dużo dobrego robi, jest IKEA Foundation i tam bardzo firma wspomaga te biedne narody, które rzeczywiście cierpią i głód i biedę i umierają z powodu różnych chorób, ale to jest firma, która sprzedaje meble. Ja rozumiem, że jeżeli jest prywatna szkoła katolicka, prawda, to nie można wymagać od jej dyrekcji, żeby zatrudnili nauczyciela, który ma inne przekonania, prawda? Może sobie oni sobie dobierają pracowników. Czy jeżeli jest redakcja, to trudno wymagać od redakcji, żeby zatrudniła dziennikarza, który nie będzie realizował profilu tej redakcji, prawda, linii pisma. To jest zupełnie normalne. Natomiast tutaj mamy korporację, która no, sprzedaje meble. I nawet jeżeli jest taka reklama, którą za chwilę państwu pokażemy, to nie jest nic szkodliwego, bo ona jest stosowana, kierowana do środowiska gejowskiego, tak jak niektóre reklamy są kierowane do kobiet, inne są kierowane do dzieci, jeszcze inne są kierowane do starszych ludzi, jeżeli chodzi o lekarstwa. Taką reklamę zresztą bardzo dowcipną państwu zaraz pokażemy. Zacznijcie od nowa z IKEA, prawda? Zdemolowaliśmy trochę mieszkanie, więc zacznijmy od Muszę państwu powiedzieć, że z komentarzy pod tym filmikiem na YouTubie, no największe oburzenie internautów wzbudziło wyrzucenie psa przez okno. Nie to, że to jest para gejowska, nie było żadnych homofobicznych komentarzy, a reklama jest z 2012 roku. Ale wiele firm kieruje do określonych grup swoje reklamy i nie ma w tym nic złego. A w takiej korporacji, dużej korporacji międzynarodowej, która produkuje, nie wiem, meble, samochody, coś tam jeszcze, w rozmowie kwalifikacyjnej o co można pytać pracownika? Przede wszystkim padają pytania o kwalifikacje, tak, umiejętności i możliwości. Bada się również predyspozycje, tak zwane miękkie umiejętności, które są coraz bardziej pożądane przez pracodawców. Natomiast z takich badań, które zostały przeprowadzone i takich konkursów odnośnie najlepszego pracodawcy w różnych branżach, to w Polsce akurat wygrywają na przykład spółki Skarbu Państwa i duże korporacje na poziomie, są bardzo dobrze odbierane na poziomie menedżerskim. W bardzo takim szerokim spektrum wskazywane jest, że firma, w której pracuję, ja ją lubię, polecam, jest ona ciekawa, na poziomie wyższych menedżerów, brand menedżerów, którzy tymi korporacjami, dla tych korporacji pracują, kierują. Natomiast zupełnie odwraca się sytuacja w przypadku takich pracowników etatowych, którzy wykonują proste prace, jak na przykład Amazon miał różnego rodzaju problemy, to Państwowa Inspekcja Pracy również te analizowała i przeprowadzała kontrolę, były nawet narzucone kary, które są śmiesznie niskie, odnośnie za wysokie, nie przystających do kodeksu pracy zasad pracy pracowników i jakoś takich kryteriów, które są kompletnie do spełnienia. Natomiast jest wielu pracowników, którzy szukają pracodawcy, który dałby im pracę, dałby im dodatkowe świadczenia. Pracodawca w obecnych czasach szuka takiego pracownika i bardzo o niego dba ze względu na duży deficyt pracowniczy. Natomiast sam pracownik ma ogromną możliwość wyboru i coraz bardziej jest nastawiony na to. Musimy w tym momencie postawić kropkę, pani dyrektor, a w następnej części zapytamy, o co nie wolno pytać pracownika w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, więc proszę z nami zostać, bo to się może okazać cenna wiedza dla tych, którzy pracy szukają. Wrócimy za chwilę.